Was. Dzisiaj mamy 11 września. Ja. Rocznica Water Center, nie 11 września. Ja. Dzisiaj jest pogoda. Wczoraj padało trochę, przedwczoraj bardziej. Razem spadło 13 litrów, ale tutaj go nie widać. Owies, jak widzicie, zieleni się fajnie. A ja? Jada ze ścierniskiem po kukurydzy. Nie mam mulczera. Nie zamierzam go wynajmować, bo to kolejne koszty. Jak tą siekna rotacyjną, wychodzi na to samo. Prawie. Ściernisko, raczej ten źdźbło jest oddzielone od korzenia. Także jak tam jakieś omacnice siedzą, to mam nadzieję, że ich tam zmiela. Mniej filmów, bo i mniej roboty jest.
te ścierniska mieć już podorane. Ale to też za prędko nie ma co, bo jest to już własnym zarosnąć. Lotum se w trójce szosowej. Bo tu za bardzo nie ma co robić, nie? Kiedy rzędy są przejechane, także one już leżą i nic z tego nie skosi. Kiedy jest to mulcher, by temu dał rady. Ale z drugiej strony, to zaś to by trzeba było wydać na wynajem, nie? A przy tej kosiarce w tym tympie, to tam z pola małej ilości. Radzili mi niekiedy, żeby do tego owsa jeszcze dać grochu, paluszki czy pierdolę tam czego. Nie mam takiej potrzeby. Czy dobrze jest, to by kosztowało teraz jeden dyko do owsa? Nasiołek. Teraz bym się wnikiem po 2 godziny polotołek. I to jest teraz. Jakby to jeszcze miał nakupić grochu, paluszki i by z tego nic nie było, to dzięki za kolejne straty. A tak jest owiec, będzie, to będzie, nie będzie, założę się i będzie na to jeszcze show po tym gnoj i przyszły roku się kukurydza posieje. A jak się zbierę, to się zbierę, będzie okej. Okay. Nie jestem za to, żeby ryzykować. W tym roku, jak wiecie, pszenica była po 700, to no nie jest rok na to, żeby ryzykować, na to, żeby chodzić nowe uprawy, czy żeby w ogóle coś inwestować. Nie przy tym moim areale. To moje poranoście hektarów i słomkami, to nie ma ku temu, żeby się jakoś rozwijać. Utrzymać się, mieć na utrzymanie, mieć na życie, mieć na to, żeby kolejny rozpole obciąć. No i na razie teraz. Jak mnie jeszcze przytrzymają pora lot z takimi cenami skupień i z takimi cenami środków produkcji, to by trzeba będzie zamknąć ten burdel i teraz. Jeszcze masa ludzi już to zrobiła, a ja myślę, że to jest właśnie głównym celem gospodarki rolnej tej ustranej Unii, żeby nas zdobyć i teraz. Wtedy się ściągnie z Ukrainy.
zbytne miejsce, nie będą tego musieli wysyłać do Afryki. Pozbierają. W pierwszym planie
zatrzymia się na moment. Tu też jakieś kawałki kolb leżą, cała kolba leży. No niestety. No, tu jest ten rządek, który się położył pod sieczkarią, to już jest 100% strat. Nie wiadomo czemu tak. Z dobre 100 metrów. Ale się już zdążył telefon zakurzyć? No, niestety muszą jakieś straty być, no. O, tu jest to, jak wół widać, moje pancerne zabezpieczenie. Trzy warstwy grubego kartonu przyklejone srebrną taśmą. To chyba wytrzymy, co? Coś tam jeszcze zamortyzuje, jakiś kamień lecący i będzie grało. Dobra, jadę dalej. Albo to będzie koniec, albo do potem, wydam ją. Dobra, hej.